Izrael chce zastraszyć ludzi, którzy wykazują się odwagą, żeby brać, powiedzieć nie, nie zgadzamy się na to. Nie chcemy, żeby to się działo. I to jest to, co widzimy tutaj. A Izrael jest żywą manifestacją tego kolonializmu, co do którego zachód chciałby wszystkich przekonać, że on się już totalnie skończył w latach 50. poprzedniego wieku. Siemka, nagrywam tego streama. 6 godzin. Przed tym, jak równiutko się urodziłem. A jeżeli chcesz mi zrobić prezent w tej okazji, pewnie i tak, oglądasz to później, bo duża część z was ogląda tylko wody, to zostaw lajka, zostaw subskrybę. A. A jeżeli chcesz zrobić większy prezent, zawsze możesz dołączyć do patronów albo zrobić coś innego. Ja doznaję każdy gest. Możesz miły komentarz zostawić to także to także uśmiecha człowieka. Powiedzmy sobie, powiedzmy sobie tak, Izrael zrobił upcji. To znaczy, dla odmiany zabił białych ludzi, a jak powszechnie wiadomo, biali ludzie, inni ludzie. No i jak, jak, jak zabił, jak zabił e, białych ludzi, i to jeszcze naszych białych ludzi, to, to, to nagle, nagle wszyscy uświadomili, że w Palestynie coś się dzieje. Nie? No i rzecz wygląda w ten sposób, że, że najpierw wytłumaczmy, co się, co, się, co się działo i jakie to może mieć konsekwencje, a potem możemy przejść do kilku reakcji, które. Na które warto spojrzeć, nie? Więc tak. W pierwszej kolejności Izrael trzykrotnie tak dla pewności zbombardował a, l, 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 ko, ko, ludzi, którzy poruszali się po północnej Gazie, ż, ż, żeby się już nie poruszali. No i. To byli ludzie z, agencji pom z organizacji pomocowych, wśród, wśród których był Polak. Ginęło siedmiu pracowników uh, World Central Kitchen, i, i, i widać było, że Izraelczycy bardzo starali się, żeby, żeby ci, ci ludzie nie przeżyli. Wśród osób zabitych jest Damian Sobol. Reakcja Sikorskiego, wydaje mi się, przynajmniej ta pierwsza reakcja, którą widziałem rano, Daje mi się koszmarnie nieadekwatna, ponieważ niestety, ale widać, że po tym jak Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, że nie zgadza się na nielegalną konfiskatę ziemi na zachodnim brzegu, to tak teraz też stosuje język, który ma być językiem dyplomatycznym i ma, ma, ma udawać, że my jesteśmy tutaj bardzo wyrafinowanymi politykami, ale na koniec dnia krytykuje tylko ten wycinek, który nas dotknął, a nie fakt, że Izrael do, dopuszcza się. Zbrodni ludobójstwa szerzej. Nie? W tym momencie Izrael odgrywa standardową, standardową szopkę, to znaczy, no, przypadkiem go zabiliśmy. Te siedem osób, które zabiliśmy, kompletnie przypadkiem. I oczywiście reakcje na Twitterze są już takie, że nie dość, że, 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 że podkreśla się, że no, ewidentnie nie przypadkiem, ponieważ nie bombarduje się czegoś trzy razy przypadkiem, to, 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 to jeszcze y całość jest, jest, jest powiedzeniem, szkoda, że sz 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 szkoda, że zginęli, ale w sumie to nam na nie żal. Inaczej tego ubrać w słowa nie mogę, bo do tego to się sprowadza ludzie, którzy zginęli, zginęli za to, że pomagali mieszkańcom Gazy i że chcieli, wiem, oburzające, ich nakarmić. Sikorski próbuje bardzo mocno lawirować i udawać, że to jest taka rzecz, która no normalnie to się nie zdarza, a tutaj się zdarzyła tak, o, no tak wyszło. Ale na koniec dnia nawet nasze żądania dotyczące, o, macie zrobić dochodzenie, macie ustalić rzeczy, jest głównowarte, ponieważ my widzieliśmy tego typu sytuacje już wcześniej i to także wobec um, wobec znacznie ważniejszych, tak, na skali osób, to znaczy między innymi w kontekście Shirin Abu Akle, palestyńsko amerykańskiej dziennikarki która została zastrzelona przez izraelskiego snajpera. I Izrael przez długie miesiące udawał, że no, nie, niemożliwe, niemożliwe, nie dało się, nie, tego. I tak naprawdę po, po, po x miesiącach powiedział, no, tak w sumie zabiliśmy. Pozdrowienia, nie, narka. Przy okazji, podczas pogrzebu Abu Akleh doszło do, 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 do szarpaniny, ponieważ rzeczywiście, że pojawiła się, kurwa, izraelska policja i ludzie, którzy chcieli narobić na, na, na robić po prostu szumu. Ta sytuacja nie będzie przesadnie inna. To znaczy, Izrael powie, że oni przeprowadzają dochodzenie, że dochodzenie zajmie długie miesiące i że wszystkim jest bardzo źle, że, że ktoś umarł, ale, ale nie, nie oszukujcie się, nie? To jest dokładnie ta sama historia, co z tym, że Izrael jest tak bardzo zajęty eksterminowaniem złych terrorystów, że jeżeli zniszczy na przykład, albo zacznie strzelać do chrześcijan chowających się w chrześcijańskim kościele w Gazie, no to trzeba było nie być chrześcijaninem w Gazie, nie? trzeba było urodzić się na przykład gdzieś indziej. Nie? Więc jakiekolwiek Przeprosiny czy kondolencje z tej strony są głównowarte i są bardzo powierzchowne. Nie? Sikorski może tutaj sobie składać najszczersze kondolencje i mówić o tym, jak, jak, jak mu bardzo jest przykro z tego powodu, ale ta sprawa w najlepszym wypadku będzie ciągnęła się długie miesiące. Moim zdaniem prawdopodobnie będzie tak, że, że, że MSZ z Sikorskim na czele będą po prostu czekali aż temat przygaśnie, bo im się nie opłaca. Bo, bo, bo im się nie opłaca tego ciągnąć, bo wiedzą, że i tak nic nie ugrają. Szczególnie, że pozycja Polski w kontekście Izraela jest delikatnie mówiąc miękka. Natomiast. Natomiast oczywiście, oczywiście sytuacja wygląda w ten sposób, zresztą możemy spojrzeć na to tylko dla jasności, że to, co odstawia nasz MSZ jest właśnie, jest właśnie dokładnie manifestacją tego podejścia, o którym mówię. Przekazujemy najszczersze wyrazy współczucia rodzinie wolontariusza, który niósł pomoc dla palestyńskiej ludności w strefie gazy. Polska nie zgadza się na brak przestrzegania międzynarodowego prawa humanitarnego i ochrony cywilów, w tym pracowników humanitarnych. Z zobaczcie, zobaczcie, jakoś dziwnie w tym poście nie wiemy, nie wiemy jak on zginął. Mało tego, niewiele wiemy o tym wolontariuszu, bo to są najszczersze wyrazy współczucia rodzinie. I wiemy, że on niósł pomoc, i ewidentnie niesienie pomocy go zabiło. Tak to działa, prawda? Niesiesz pomoc i po prostu się nagle przewracasz i umierasz. Natomiast konsekwencje dlatego są dość jednoznaczne. To znaczy, on the grapevine moimi kanałami wiem, że. Ta sytuacja ma szansę przynieść efekt, którego, który Izrael chce wygenerować i ma, być, ma szansę być na koniec dnia korzystna dla Izraela, ponieważ niestety takie sytuacje, gdzie Europejscy wolontariusze stają się, czy amerykańscy wolontariusze stają się celem ostrzału, prowadzą do tego, że organizacje pomocowe zastanawiają się, na ile są w stanie operować, na ile są w stanie faktycznie podejmować działania na obszarze gazy. A właśnie do tego zmierza Izrael. Izrael po prostu chce, żeby NGOsy, które, które są jedną z głównych linii przetrwania w tym momencie Palestyńczyków, wycofały się z gazy, żeby one. Nie chciały, żeby one bały się operować. To może być dla niektórych ludzi nieoczywiste, ale wiemy, że to się dzieje. Wiemy, że to się dzieje, bo dokładnie dlatego, atak na Gazę jest jednym, jest w tym momencie chyba najbardziej morderczym dla dziennikarzy konfliktem na świecie. Dziennikarze nigdzie nie giną z taką skutecznością, jak w Gazie. Dlaczego? Dlatego, że w faszystowskim kraju, jakim jest Izrael. Odcięcie linii komunikacji i odcięcie możliwości opowiadania o tym, co się dzieje, jest wartością. Tak, jeżeli nikt, jeżeli nikt nie jest w stanie powiedzieć, co robimy, to dzięki temu możemy robić, co chcemy. Ja rozumiem, że bardzo ciężko jest sobie wyobrazić, dlaczego ktoś miałby robić coś tak, tak potwornego. I wyobrazić sobie, dlaczego takie rzeczy się dzieją. I rozumiem, że te, że, te rzeczy, że, że to jest też pewien rodzaj szoku, kiedy one dotykają kogoś z Polski. Dlatego w ogóle ta reakcja Sikorskiego zaistniała, też nie oszukujmy się w tej kwestii, że, że to dotknęło obywatela Polski. Bo ciężko jest sobie wyobrazić, że, że, że ktoś może celowo eliminować, mordować ludzi, którzy. W takim najbardziej mainstreamowym przekazie, są tymi robiącymi dobrą robotę, tak? Oczywiście wiadomo, że zaufanie do mediów jest ograniczone i że ludziom, że ludzie, ogólnie rzecz biorąc, tylko do pewnego stopnia wierzą w to, że media faktycznie robią dobrą robotę. Natomiast na koniec dnia to się rzadko odnosi do reporterów, którzy są w stanie pójść gdzieś z kamerą i faktycznie pokazać wam obrazek. To dużo częściej ma. Ma, ma ma odniesienie do na przykład gadających głów, czy to w gazetach, czy to w telewizji, które siedzą sobie wygodnie na dupie i, i wyrażają swoje wielce oświecone opinie. Mimo wszystko ten strach ma istnieć. Teraz ten strach Izrael próbuje roznieść także na organizacje pomocowe, ponieważ wiele z nich wykazało się bardzo dużą odpornością. I bardzo dużą wytrwałością w działaniach w koszmarnych warunkach. Ja Wam, już co, trzy miesiące temu chyba, pokazywałem rozmowę z, dziennik z pielęgniarką z Lekarzy Bez Granic, która e, mówiła, że ich praktycznie e, no niemal siłą odeskortowano do, do granicy z Egiptem. I wyniesiono ich stamtąd, dlatego że ludzie, z którymi ona współpracowała, personel, z którym ona współpracowała, nie był w stanie nie tylko zapewnić jej bezpieczeństwa, ale też żywności do tego, żeby, żeby miała siły, żeby funkcjonować. Tak? Ja wiem, że dużo z rzeczy, które mówię, to są rzeczy, które już troszeczkę powtarzam do znudzenia, i ja rozumiem, jeżeli ktoś może czuć się w związku z tym trochę sfrustrowany tym, że słyszę po raz 15 tę samą rzecz. Natomiast koniec końców rzeczy wyglądają, wyglądają tak, że ta sytuacja się tylko pogarsza. Nie? Izrael chce śmierci głodowej ludzi w Palestynie, w, w gazie. To jest, to, to jest jasne. Izrael chce zastraszyć ludzi, którzy wykazują się odwagą, żeby brać, powiedzieć: Nie, nie zgadzamy się na to, nie chcemy, żeby to się działo. I to jest to, co widzimy tutaj. Tego typu działania są ekstremalnie makiaweliczne, są, są przejawem takiego chorego pragmatyzmu, którego nie da się kurwa wytłumaczyć. Nie ma miejsca na to, żeby w którymkolwiek momencie uznać je za akceptowalne. Jeżeli rozmawiamy o terroryzmie, to to jest terroryzm. To jest dosłownie sianie terroru, to jest zastraszanie ludzi, żeby bali się podejmować działania, które mogłyby pomóc. Tej grupie, której nienawidzimy. To jest to, co, to jest to, co tutaj obserwujemy. Naprawdę, naprawdę wyzbyłbym się złudzeń, że cokolwiek w tej sytuacji zadziało się przypadkowo. Ponieważ, po, po, ponieważ no, niestety, ale trzeba by się wykazać albo dużą dozą naiwności, albo dużą dozą złej woli względem Palestyńczyków, żeby po takich rzeczach jak Mączna masakra kilka tygodni temu, podczas której IDF, czyli izraelskie wojsko, otworzyło ogień do ludzi próbujących zdobyć żywność z ciężarówek, żeby teraz udawać, że takie rzeczy dzieją się przez przypadek, nic, co obserwujemy tutaj, nie jest przypadkiem. To jest konsekwencja bardzo celowych działań. A, których końcowym celem ma być wymazanie istnienia Palestyńczyków jako, jako grupy narodowej czy grupy etnicznej. Nie ma też absolutnie żadnego powodu, dla którego Izrael miałby zadziałać szybko w tym temacie. To znaczy, nie ma powodu, dla którego Izrael miałby naprawdę dowieść odpowiedzi na to w, w krótkim terminie. Kto na tym skorzysta? Jeżeli, jeżeli Izrael powie, że, że no tak, zabiliśmy te osoby, to, to, to co, to w, wtedy Polska powie a no to OK, to w porządku, pamiętajcie, że od 7 października widzimy między innymi to, że Izrael nie ma żadnego powodu, znaczy nie ma żadnego problemu z graniem życiem e, zakładników, którzy, którzy zostali porwani przez Hamas. Cały czas się przypomina to, co, co, co strasznego zrobiono w 7, 7 października, natomiast pomija się ta część, że najniższy priorytet, jeżeli chodzi o uwolnienie, mają amerykańscy zakładnicy, ponieważ amerykańscy zakładnicy są linią presji na USA, żeby USA się wspierało ten konflikt, no bo przecież tam są wasi zakładnicy, nie? Wszystko, co tutaj obserwujemy, jest, 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 jest szopką tak? Izrael może udawać do woli, że chce dobrze, ale on nie wykazuje dobrej woli. Mało tego, doniesienia od rodzin zakładników, którzy są wciąż przetrzymywani, wyglądają dość jednoznacznie. To znaczy, administracja w tym momencie rządząca Izraelem jest potrafi powiedzieć rodzinom, że uważajcie, bo wasz członek rodziny może stracić priorytet w negocjacjach, ponieważ tak Toczą się właśnie te negocjacje. To są negocjacje o konkretne osoby. Wyobraźcie sobie, że od pół roku ktoś przetrzymuje kogoś z waszych bliskich i nagle urzędnik waszego kraju mówi wam, że jak będziecie się za bardzo awanturować, to w następnej rundzie wasz brat, siostra, ciocia, mama, dziadek, babcia nie będą brani pod uwagę niestety. A to są te rzeczy, które się dzieją. są te rzeczy, które już. Do, docierają z Izraela. To jest taki kraj, i to jest. Dlatego ten kraj jest takim problemem. Bo ten kraj pozwala nam na żywo i, i w kolorze zrozumieć, na czym polega faszyzm. Ciężko nazwać ustrój rządzący Izraelem w inny sposób. Natomiast spójrzmy na najbardziej oświecone, na najbardziej oświecone osoby, które jeszcze kilka miesięcy temu tłumaczyły, że Palestyńczycy nie mają własnej kultury. I że, że Palestyńczycy to jest jakaś tam zbiórka ludzi, którzy w ogóle żyli tutaj, ale przecież nigdy nie było kraju Palestyna, więc, więc jak my możemy się czepiać? Czy znaczy spójrzmy na, na Annę Marię Żukowską, najmądrzejszą spośród osób na lewicy, oczywiście. I zobaczmy, co na ciekawego ma do powiedzenia. W temacie Izraela. Zamordowaliście naszego obywatela cywila. Ludzie za to odpowiedzialni mają stanąć przed sądem. Rodzina ma dostać od państwa Izrael za dość uczynienie. Prawo do obrony nie oznacza prawa do nieludzkiego bestialstwa. Koniec tematu! Izrael ma prawo do istnienia oraz prawo do obrony przed atakami dżihadystów i terrorystów, którzy zaczęli tę wojnę dokonując zbrojnego najazdu na cywilne wioski, porywając kobiety, starców i dzieci. To dziwne, ponieważ mam wrażenie, że ten konflikt zaczął się w 1948 i on przebiegał troszeczkę inaczej. Ale zobaczmy. Nie zgadzasz się, uważasz, że państwo Izrael powinno przestać istnieć, być starte z powierzchni ziemi, from the river to the sea? Ale to nie to znaczy. To nie, 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 nie znaczy. A mieszkańcy, w nim, a mieszkańcy w nim Żydzi zginąć? Nie pogadamy. No ja tak nie uważam, ale From the River to the Sea jak najbardziej, ponieważ, ponieważ From the River to the Sea to nie jest zabij zabi ludzi, tylko Palestine will be free. Palestyna będzie wolna od rzeki do morza. To jest hasło używane oczywiście. Wszyscy, wszyscy uwielbiają opowiadać o tym, jak jest to hasło używane przez Hamas, tylko ono nie zostało wymyślone przez Hamas. Dziwnym trafem wielu innych ludzi go używa. Uważasz, że armia Izraela jest święta, niezwykła, nie popełnia zbrodnie, jest jakaś inna niż dosłownie wszystkie inne armie świata? Nie pogadamy. Izrael ma prawo istnieć? Tak. Izrael ma prawo w tym celu mordować cywilów i dzieci? N nie. A, no jeszcze, jeszcze trochę i może powiesz, że ludobójstwo robią. E za wszystkie zbrodnie wojenne Izrael powinien odpowiedzieć. A za te niewojenne? Za systemową eksterminację Palestyńczyków po poza wojną? Mało tego, czy mamy na pewno do czynienia z wojną? Jedyny sposób do zatrzymania tej wojny to obalenie skrajnie prawicowego rządu. Benjamina Netanyahu i wygrana, wygrana Izraelskiej Lewicy. To jest wyjątkowo urocze, ponieważ Izraelska Lewica, ona jest zdecydowanie pikmi. To znaczy, Izraelska Lewica nie jest, ta, nie jest taka jak inne, a już na pewno nie jest taka jak, no jak Polska Lewica, nie wiem co o zachodnich lewicach. Nie? Oczywiście najwięksi nieudacznicy przychodzą i próbują pierdolić coś o przewodowie. Ale sorry, jakby z, z dziećmi, którzy, które zawsze muszą próbować na wszelki desperacki sposób się na siebie uwagę, nie, nie, ma, nie ma rozmowy, nie? Właśnie problem, niestety, problem z polityką Izraela jest taki, że poglądy znacznej części sceny politycznej Izraela są bardzo problemowe, nie? Natomiast wiecie, Żukowska, Żukowska postanawia zaorać Izrael jeszcze bardziej. Gdy ambasada Izraela napisała, że składa kondolencje, IDF i kierownictwo będą robiły wszystko, żeby zapobiec krzywdzie ludności cywilnej. To ciekawe. Incydent zostanie zbadany przez wykwalifikowane władze w celu wyciągnięcia niezbędnych wniosków. Żukowska ciśnie. Wy nie macie wyciągnąć pouczających wniosków, Wy macie wyciągać konsekwencje od żołnierzy, którzy nie przestrzegają konwencji genewskich. Kondolencje e, życia naszemu obywatelowi nie przywrócą sąd wojenny dla winnych, a nie rozmywanie odpowiedzialności. I to już na przykład jest taka sytuacja, która sprawia, że, że, że te wypowiedzi żółkowskie że, że są dość śmieszne, a nie poważne. To co ona. To ten spin, który ona tutaj produkuje, implikuje, że to wiecie, ci żołnierze na ziemi podejmują decyzje, które doprowadzają do takich katastrof, nie? Że to, że to ci, ci ludzie, którzy sobie szczelają z karabinu, oni sami, sami, oderwani od całego, całego faszystowskiego pionu, który rządzi tym krajem. Robią te, 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 te tragiczne rzeczy, nie? Ponieważ, jak powszechnie wiadomo, bombardowanie to jest, to, to, to jest taka rzecz, którą tylko ten kolej z któreńska piu, 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 guzik. A, tylko, tylko, tylko on odpowiada za to, nie? Żukowska słabo, dość emocjonalnie, ale w taki sposób, który bardziej przypomina, przypomina osobę, która jest personalnie obrażona, a nie osobę, która jest. Która faktycznie czuje złość na ostatnie pół roku i wszystko, co stało się przed tym pół roku. Więc na koniec dnia. sorry, ale nie potrafię odebrać ich słów inaczej niż jak pustych. Naprawdę nie jest wartościowym głosem w tej rozmowie. Ponieważ jedyne co widzimy, co, co widzimy tutaj, to jest rozszerzający się rozkrok, jaki próbuje zrobić. Pomijając to, że Tomasz lis, który jest żartem, inaczej ja, tego nazwać nie można. Ma zawsze najgorsze tejki. Co robi, co robi Tomasz List, najwspanialszy wśród dziennikarzów, retwituje Office of the President of Israel. I słuchajcie, jak Izak Herzog zadzwonił do World Kitchen, to już na pewno wszystko będzie dobrze. To już na pewno wszystko będzie posprzątane. To jakby, jak pogadał z panem szefem, to na pewno gładziutko, nie? kładziutko już wszystko, wszystko jest dobrze. Skurwia mnie to, że teraz przez następny tydzień pogadamy o Izraelu, potem znowu zapomnimy o tym, że mordowani są ludzie, nie? O, o, o! Największy kurwa apologeta. Doszło do tragicznego wypadku. Izraelska armia bierze za niego odpowiedzialność i zapowiada śledztwo. Hamas za nic nie wziął odpowiedzialności wielką akcję terrorystyczną nazywą akcją ruchu oporu i zapowiedział kolejne. Domowi zagraniczni antysemici dali upust nienawiści do Żydów i Izraela nazywając to antysyjonizmem. A to tylko potomek antysemityzmu, szmalcowników i granatowych policjantów naszych i obcych. Koleś jest niesamowity. To, to, jest, to jest dla mnie fenomenalne, że nieudacznikom jego pokroju, kurwa, dajemy tyle posłuchu w naszym dzisiejszym, kurwa, społeczeństwie, nie? Ponieważ ten, ten człowiek na koniec dnia jest, jest Moberem, jest przemocowcem, jest kurwa człowiekiem, który zawsze wyznacza zły kierunek, jeżeli chodzi o, o rozumienie jakiegokolwiek problemu, ale jest też po prostu nieudacznikiem. Co z tą, co, co z tą kobietą jest nie tak? Z, z Rzukowską? To się, to, się, to, to, to się syjonizm nazywa. To jest tak, że Żukowska na koniec dnia, jakkolwiek by się nie starała potępić ty, 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 uh, tego, co robi Izrael, to syjonizm się w niej bardzo mocno. I, I tyle. Jak Tomek Klisz został izraelskim konfiarzem? Proszę, nie każ mi odpowiadać na to pytanie. Chciałbym, żeby, że, że, żeby to morderstwo przez IDF coś zmieniło. Ale niestety patrząc na historię działań Izraela, uwierzę jak zobaczę. Cześć. Edytorski relindel z tej strony, który chciał dorzucić jedną, może dwie ważne rzeczy. W pierwszej kolejności chciałem pięknie podziękować wszystkim osobom, które pozwoliły osiągnąć naszej zbiórce na pomoc Palestynie. Zbiórce, która odbyła się tak naprawdę tuż przed tym strasznym atakiem. A poziom 2700 zł. Pieniądze poszły już na UNICEF a i mam nadzieję, że będzie z nich zrobiony pożytek. Natomiast chciałem dodać do tego nagrania jedną rzecz, która po tygodniu szczególnie zaskoczyła mnie i troszeczkę sprawiła, że bardzo głośno westchnąłem. To znaczy, chciałem skomentować wypowiedź Krzysztofa Stanowskiego, który. Stwierdził, że wobec tego wszystkiego, na co patrzymy, wobec tego wszystkiego, co się dzieje, Brown wychodzi praktycznie na męża stanu, i on dalej Brown'a nie popiera, ale no proszę państwa: Facet w ogóle sprawił, że dzisiaj grzegorz Brown to wychodzi niemalże nam męża stanu. Na kogoś, kto widzi więcej, wie więcej i ma dobre pomysły. Niedawno wszyscy się oburzaliśmy, że Grzegorz Brown wziął tę gaśnicę i zdmuchnął świeczki. A dzisiaj myślimy sobie, dawać tę gaśnicę jeszcze raz, niech Brown gasi, jak będą zapalać. Ale nie dlatego, że Brown ma rację, nie dlatego, że ja go popieram. Dlatego, że ambasador Izraela sprawił, że Grzegorz Braun nagle zyskał w oczach opinii publicznej. Myślę, że dzisiaj słupki Konfederacji i samego Brauna skoczyło 10-15%. Tylko dlatego, że ten facet poszedł przed kamerę i powiedział to, co powiedział. Zachowywał się tak, jak się zachowywał. Jak ktoś lepszy. Z lepszego świata, z lepszego narodu, mądrzejszy, bardziej uprzywilejowany. Ktoś, kto powinien generalnie nami zarządzać i może robić wszystko, co chce. Może mordować naszych rodaków, a my mamy się... Nie wpieprzać, nie prosić o zbyt wiele. W zasadzie to byśmy przeprosić, że zmarnowali jakąś rakietę na naszego rodaka. Wypowiedź Stanowskiego jest de facto najczystszą definicją najczystszym objaśnieniem różnicy między antysemityzmem a antysjonizmem, jaki dawno widziałem czyn Browna był antysemicki i zasługuje na potępienie dlatego że atakuje grupę wierzących. Nic w sytuacji, którą teraz obserwujemy, nie sprawia, że ten czyn jest lepszy, bardziej akceptowalny czy bardziej normalny. Nie jest. Mowa nienawiści pozostaje mową nienawiści, zachowania nienawistne, pozostają nienawistnymi zachowaniami. Aczkolwiek w przypadku ignorantów, takich jak Stanowski, zrozumienie tej różnicy jest praktycznie niemożliwe. Ten sprzeciw, który wyrażamy tutaj, cały czas, na tym kanale, jest sprzeciwem wobec państwa Izrael i jego syjonistycznej polityki. Wyznawcy religii, z których duża część w ogóle nie mieszka w tym kraju, nie ma z nim związków albo ma związki bardzo odległe, często właśnie ze względu na dokładnie tą samą syjonistyczną politykę. To nie są ludzie, którym z jakiegokolwiek powodu chciałbym naubliżać, zaszkodzić czy, czy zrobić cokolwiek w tym stylu. Nie bądźcie antysemitami, szczególnie takimi jak. Stanowski, który na 99% nie zdaje sobie sprawy z tego, jak antysemicka była jego wypowiedź. Wydaje mi się, że ważne, żeby to dodać. A jeżeli zastanawia was, dlaczego nie komentuje Mazurka. Mazurek czego nie zrobi, jakiego błędu nie popełni, i tak zawsze będzie obstawał przy tym, że ma rację. I swobodnie przeskakuje między. Jedną, a drugą stroną konfliktu, w zależności od tego, na której stronie łóżka się danego dnia obudził. Komentowanie go bardziej jest uznawaniem, że ma cokolwiek wartościowego do powiedzenia, a nie, że jest aroganckim, chamskim i naprawdę przykrym ignorantem. Dziękuję. Mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że ta różnica, to wytłumaczenie komuś pomoże. Jak oceniam ONZ, wizerunek tej instytucji znacząco przekracza jej faktyczną sprawczość, skuteczność i wartość. Potrzebujemy ONZ, ale jak w przypadku wielu innych instytucji, potrzebujemy znacznie lepszego ONZ niż mamy. Właśnie mi pokazało. Izraelski kanał telegramowy, to znaczy screeny z izraelskiego kanału telegramowego, gdzie się już kurwa płaskogłowi cywile e, jarają tym, że, że, że zamordowano, zamordowano pracowników humanitarnych, nie? Ech, nie będę Wam tego wrzucał na ekran, ponieważ uważam, że to jest zbyt obrzydliwe, ale, ale fajnie widzieć takie rzeczy. Fajnie. Bardzo dobrze. I jak myślę o tym, co się dzieje w Izraelu. Jak myślę o tym, jak wygląda ta sytuacja w tej chwili. I jak zachowują się ci ludzie, którzy, którzy biją brawo zbrodnią, to siedzi we mnie takie poczucie, że jak mocno byśmy nie wierzyli w wolność słowa, to zdecydowanie za mało inwestujemy w konsekwencje. Ponieważ twoja wolność słowa nie uwalnia Cię od ponoszenia konsekwencji za złe rzeczy, które robisz. A ci ludzie, którzy odstawiają takie cyrki, oni robią zło, nie? I robią to zło bardzo często, co jest chyba najgorsze w tym wszystkim, przez to, że są kurwa nieskończenie głupi. I nie mówię tutaj, że są głupi, żeby ich wytłumaczyć. Nie mówię, nie mówię że są głupi, dlatego że. O, bo ja jestem taki mądry i źle. Mówię, że są głupi, dlatego że reprezentują grupę robiące, robiącą z, z własnej ignorancji i z bycia zakochanym we w czubku własnego nosa religię. Ile bym się kurwa nie denerwował, ile by mnie nie frustrowało to, co się dzieje, to na koniec dnia, na koniec dnia zdecydowanie nie wykorzystujemy narzędzi, żeby, żeby wyciągać konsekwencje wobec. Tak przerażających idiotów, żeby im powiedzieć, że, że na ich faszyzm nie ma miejsca. I to jest ta rzecz, która mnie kurwa najbardziej w tym wszystkim przygnębia, nie? Że ponieważ całemu aparatowi medialnemu jest tak zajebiście wygodnie z utrzymywaniem ludzi w przekonaniu, że Mówienie absolutnie najgorszych rzeczy i prezentowanie się z najgorszej możliwej strony jest manifestacją ich jakiejś kompletnie nierozumianej wolności. To kończymy w sytuacji, w której, w, w której właśnie prędzej czy później trafisz na jakiegoś przygłupa, który kurwa celebruje śmierć dzieci czy cywilów, bo twardo wierzy, że to jest jakaś ideologiczna, kurwa wygrana że jego strona wygrała. I ten typ jest zbyt tępy, żeby ogarnąć, że świat nie jest tak podzielony na strony, jak on sobie wyobraża, ale jemu to nie przeszkadza, dlatego, że, 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 że wystarczy, że może się kurwa poklepać po pleckach. Miałem taką ulubioną koszulkę z Penny da. Jesus says don't be a dick. I jak ja ją kupowałem te 10 czy 15 lat temu... To ja ją kupowałem dlatego, że to było takie edgy, takie o Jezusie, ale jednak słuszne. A teraz są takie, jakimś cudem wciąż za mało ludzi odbiera kurwa te lekcje. Że jeżeli podejmujesz jakiekolwiek decyzje, które sprawiają, że, że, że w pierwszym odruchu ktoś chce cię nazywać gównem, to może powinieneś się bardzo mocno zastanowić, czy poruszasz się po dobrej trajektorii. A ludzi, którzy delektują się śmiercią cywilów, dość łatwo jest nazwać głównym. Spływa z języka. I to nie ma znaczenia, jakiej narodowości są te ci cywile. Jeżeli Ukraina w tym trwającym konflikcie za, za, zabije rosyjskich cywili, to jakkolwiek oni kurwa nie byliby potencjalnie rodzicami żołnierzy, bliskimi żołnierzy, czy na przykład żołnierzami, którzy w tej chwili nie służą, dalej są cywilami i nie należy ich kurwa zabijać, nie należy się delektować tym, że zginęli. Bo cywil znaczy przede wszystkim to, że nie jesteś w danej chwili wykorzystywany przez kurwa te, te państwowe maszyny, które mielą ludzi na papkę. A jeżeli ktoś nie potrafi kurwa współodczuwać wo wo wobec osoby, która chce pomagać innym i nie robi nikomu krzywdy, to nie jest dobrym człowiekiem i będzie musiał albo musiała wykonać bardzo długą i bardzo ciężką pracę, żeby kiedykolwiek dobrym człowiekiem być. I Szczerze mówiąc, nienawidzę kur... władz Izraela i tego, na co cały wszyscy podpierający izraelski ustrój pozwalają. Dużo bardziej niż przemocy, która dzieje się w takim, kurwa, nie wiem, Sudanie na przykład. Nie dlatego, że jestem rasistą i jak się biali ludzie zabijają, to gorzej, tylko dlatego, że na koniec dnia wiele tych konfliktów w Afryce jest pokłosiem. Systemowego wyniszczania przez dekady, jeżeli nie stulecia, przez zachodnie mocarstwa jakichkolwiek struktur, które pozwoliłyby na pokój i spokój i dobro. A Izrael jest żywą manifestacją tego kolonializmu, co do którego Zachód chciałby wszystkich przekonać, że on się już totalnie skończył w latach 50. poprzedniego wieku. Jest pewnym, kurwa, defektem mojego mózgu to, że. Na koniec dnia jest mi ciężko się cieszyć moimi własnymi urodzinami, bo za bardzo pali mnie to, co, 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 co dzieje się w Izraelu. Ale ja znajdę jeszcze czas na to, żeby się cieszyć moimi urodzinami, bo umiem to zrobić. Ale jak widzę, kurwa, teraz po prostu kolejnych śmieci celebrujących, co, co, co celebrujących czyjąś śmierć, to w tej chwili, w tej sekundzie nie mam, nie mam kurwa. Fajnie, że się urodziłem. Cieszę się. Lubię siebie. Ale trudno jest myśleć o sobie, jak się widzi te koszmary. Cieszę się, że ze mną jesteście w tym wszystkim, wiecie. Bardzo Was doceniam. Bardzo doceniam to, że, że, że nawet kiedy rozmawiamy o koszmarach, to siedzicie. To jest. Naprawdę nie mam. Nie mam... Chyba dość słów, żeby wyrazić to, jak bardzo doceniam moją społeczność, waszą wrażliwość, wasze też zaangażowanie w pewne sprawy. Jestem sobie małym youtuberkiem, małym streamerkiem. Jestem sobie małym twórcą internetowym, który ma swoją małą działeczkę do za 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 zagrabienia. Ale na koniec dnia. I to, co udaje mi się zrobić, udaje mi się zrobić dzięki Wam. Dzięki temu, że, że Wy chcecie przyjść, usiąść, posłuchać, pogadać, i też czując olbrzymie spięcie, jakie teraz czuję, chciałem po prostu powiedzieć, że jestem super wdzięczny za to, że jesteście. Dwie nieskończoności Ukradła Krowa. pojedyncze nieskończoności Flavius, Michał, WZK Janek oraz Aleksander Boratkowski. Dawcy Picela Polski, Rana Dawid Korzeniowski, Konrad Hrysk, W Kaja, Eli, Samrion, Fingal, Szamisen, Freitor Kemada oraz Konrad Warych. Dawczynie kawy z ciastkiem Michał Piotrowski, Patrycja z Gruby Mefisto, Piotr Strzemieczny, Zygmunt Brzęczek, Andrzej Dubiel, Wiktor Rokowski, Łukasz Puchalski, Marcin Lalak, Borsuk Cukrowy, Adrian Jamrozik, Smutny Michaj, Michał Skoczyński, czyński Maciej Dzielinski, Chris Poland, Aiden Chris, Ilius Szefo, Bartomi, Erbir, Ma e Maria Banan oraz liczkość. E, osoby dające kawę: Kropster, Janusz Lubina, Corosz, Kola Maldur-Koczyński, e, Blackburn.pl, Proton Nowy, Buszy i Autystycznie, Miejscowy, Doraem Dorem, Krysium, Makar Jaśiński, Tofu, Patryk 128, Kenny Dress, Tomuś, Adam Dwa dom Eg, Hagnon, Usagi, e, Nat oraz Miku 39X, i wreszcie dawcy herbaty: Arkadiusz Gumiński, Piotr Kozią, Lakada, Anty Antyblister, e, Jakub Żdzielem, Pani Master 3000, bonboni 3, Hubert Mazur, Bartosz Zawadzki. Kosiorek, Marchew Zyczaja, Tomasz Ożewski. Wiktor Zajączkowski, Monika Piechocińska, kodgruszka, Adrian Włobeg, Misiek, Daru XLS, Łukasz Kodin, Sony Link, Łusy, Zylwono, Ksenczykowy oraz KTBM 32. Dziękuję wam pięknie. Dbajcie o siebie samych i o ludzi dookoła was. Stay amazing!